Dzień dobry, witamy w nowym vlogu, nietypowy vlog. Jak widzicie, jestem w aucie, jestem sam. Słuchajcie, dzisiaj dziewczyny trochę zaniemogły. Klaudyna jest przeziębiona od klimatyzacji, po prostu gdzieś nie za specjalnie się czuję już od dwóch dni, także odpuszcza dzisiaj wszystkie aktywności. Julia postanowiła, że będzie dzisiaj oglądać cały dzień bajki. Także każdy odpoczywa na swój sposób. Ja mam dwie misje dzisiaj. Misja numer jeden, jadę do sklepu karawaningowego, znaczy nie wiem, czy taki znajdę, ale jadę do takiego sklepu z używanymi jakimiś namiotami, jakimiś częściami karawaningowymi. I później misja apteka, oczywiście trzeba zakupić lekarstwa do dziewczyn. Ale dzisiaj ruch jest, ulala, nie umiem wyjechać z ronda. Także trzeba zakupić lekarstwa. No i co? Na taki dzień was zapraszam, a później będziemy, skoro dzisiaj nikt nie chce ze mną żadnych czynności rekreacyjno-sportowo-zwiedzaczkowych uprawiać, to dzisiaj spinamy się na tą górę tam. Dzisiaj wchodzimy na tą górę. Także zapraszam was na tego vloga. W tym vlogu jedziemy do sklepu karawaningowego, do apteki i spinamy się gdzieś, coś polatamy jakimś dronem, zobaczymy, coś wymyślimy. Także zapraszam na ten wspaniały odcinek. I słuchajcie, jest już godzina 16:30. Ruszamy na szczyt góry. Górę, którą widzicie za mną, nie wiem, czy ją dobrze widać, ale górę, którą widzicie za mną, zwiedziłem 2 lata temu. Teraz idziemy na górę, która jest o tam. I tam polatamy sobie dronem. Nie wiem, czy da się wejść łatwo, czy trudno. Jest 38 stopni Celsjusza. Także warunki nie są za dobre do spinaczki, ale spróbujemy wejść. Mamy wodę, mamy wszystko ze sobą. Znaczy mamy, ja mam. O, telefon dzwoni. No, słuchajcie, wracając do mojego wywodu, to tak, spinam się, już się kawałek spiąłem, niestety telefon mi nam przeszkodził, ale tak to wygląda. Idziemy dalej, cała trasa 4 km. Co wam chciałem powiedzieć, rano byłem w sklepie karawaningowym, ale niestety okna dachowego nie kupiłem, gdyż kosztowało 105 euro, stwierdziłem, że to małe okienko, które ma 28 cm, zalepię. I u nas kupię to okienko za euro 16. No, za 16 euro. Samą tą górę, nie potrzebuję całego okna. I tyle. Później była apteka, nie nagrywałem tego. Oczywiście bez sensu nagrywać apteki i tak dalej. Teraz popatrzcie sobie na widoki. O. Także tak minął nam dzień do 16 godziny. Trochę jeżdżenia, trochę załatwiania. No i teraz co? I teraz spacerek. Tu można jeździć rowerem i autem chyba. Teraz spacerek po tych klifach. Chciałem wam pokazać, tam jest ta wyspa, na której byliśmy łodzią. To jest wyspa Benidorm. Także to już mamy zwiedzone, a ta cała trasa 4-kilometrowa prowadzi do Benidormu. Na pewno mi się nie udaje przejść, a musiałem ją przejść tam i z powrotem. 8 km, no to trochę za dużo. Jak na taki upał. Jest w tym momencie 38 stopni w cieniu. Także na troszeczkę za ciepło na długie spacery. Ale dopóki mam wodę i energię i baterię w GoPro, to coś ponagrywamy. Także nic. Zapraszam was na dalszą część. Poglądajcie sobie widoki, bo to w Hiszpanii jest chyba najpiękniejsze. Poza jedzeniem oczywiście, ale widoki są super. Patrzcie na to. Jestem ciekaw, ile zajęłoby mi te 4 km przejście tutaj. Ale kiedyś stanę rano jeszcze na tym urlopie i
przejdę tą trasę, jak będzie 25 stopni, 26 stopni, to przejdę tą trasę z samego rana. To na pewno. No a my jesteśmy na półmetku naszego urlopu. I co będziemy dalej robić, to w sumie nie wiem. Są jakieś tam plany, jeszcze mamy do zrobienia Benidorm, wy to już pewnie widzieliście. Ale mamy do zrobienia jeszcze Benidorm wieczorem, w sensie ten balkon śródziemnomorski. Mamy do zrobienia jeszcze wieczorem. Poprzednio nam się nie udało, ale wy na vlogu oczywiście widzieliście, że nam się udało. To jest magia YouTube'a. Także to jeszcze my mamy do zrobienia. Wczoraj byliśmy w Alicante, to też już widzieliście. Dzisiaj potrawa, ale piękny piaskowiec. Dzisiaj potrawa indonezyjska, którą jedliśmy wczoraj, wychodziła ze zdwojoną siłą, także ludzi, którzy lubią ostre jedzenie, no to polecam. Tamtą restaurację w Alicante, jedna z lepszych restauracji, według przynajmniej opinii, i też nam to naprawdę bardzo smakowało. No i ostrość, rewelacja. Rewelacyjna ostrość. I to wziąłem sobie taki jeszcze średniej ostrości, także cieszę się, że moja ambicja nie była aż tak duża, żeby poprosić pana o naprawdę ostre, bo bym na pewno nie zjadł ani kawałka. Ale to ładnie. Ale trasa nie jest wymagająca. Powiem szczerze. Myślę, że trasa wcale nie wymagająca. Także może się uda gdzieś tam kawałek dalej dojść. Prosta, gładka. Jedyne co, upał skwiera, ale na szczęście dzisiaj jest trochę chmurek na niebie i co jakiś czas to słońce lekko przygasa. Ale może to dlatego też jest tak duszno. Może zbiera się na jakiś deszcz, w Alicante. Czy tam Via Loja. To by była jakaś nowość. Idziemy zobaczyć tam. Schodzimy ze ścieżki trochę. Coś tu musi być fajnego, skoro ludzie wydeptali. Także zobaczmy, jakiś tu nas widok czeka. O, piękna panorama Via Loja. Patrzcie. O, mordę. Tutaj powiem szczerze, robi się tak trochę ekstremalnie. O, tam też można zejść. A co, latamy trochę dronem? Tutaj? Fajne ujęcia jakieś? No latamy dronem, latamy, dobra. Zobaczcie sobie ujęcia z drona. I jak widzieliście, polatane dronem. Nie wiem, co się nagrało, bo wyświetlacza praktycznie nie widziałem od słońca, także nie mam pojęcia, co się nagrało, ale zobaczymy to i może coś się uda wrzucić z tego lotu. Niestety jako pierwszy główny amator Rzeczypospolitej wziąłem prawie że rozładowane baterie do drona, ale coś tam jeszcze polatamy. Na razie idziemy kawałeczek dalej. Mam zamiar dojść tam, bo mi się tam wydaje, że już będzie widać Benidorm z tamtego miejsca, także będę mógł sobie
odpuścić tą wędrówkę. Może uda się jeszcze tam odpalić tego drona i coś tam polatać. Jak na razie idziemy. Trasa nie jest wymagająca. Myślę, że jak tutaj przyjedziecie, co bardzo wam polecam, to warto. Warto przejść się tę trasę. I idziemy w dół. Są dwie ścieżki, jedna jest tu w górę, druga w dół. Idziemy. Tu jest strzałka, także idziemy tędy. Są jakieś symbole niebieskie, czyli cięższy chyba. Ale póki siły mamy, to idziemy tym cięższym. I tak wygląda cała ta wyprawa. A nie, to Benidormu nie zobaczymy. To się tam ta skała nam przeszkadza. Tu jeszcze można iść. I tu można iść, to idziemy tędy. Chociaż, czy tędy da radę przejść? Wątpię. Uwaga na węże, na pająki. No to jest ich pora, żeby się wygrzewać. Tutaj nie zajdę w moich kapeczkach. No, to będzie ciężko. Chociaż spróbujemy. Jak coś, to zjadę resztę na dupie. Ścisko. Kamyczki się kruszą. O, patrzcie, tam auto jedzie. Dobra, udało się. Cóż tu takiego jest? To są jakieś sady chyba. Patrzcie, tutaj mi stoją działeczki z widokiem na morze. No tu ktoś ma tą działkę, widzę, że jakiś ktoś coś drewnianego postawił. Jest dojazd samochodem. Tutaj gdzie? Fajna działeczka. Idziemy dalej. Jak myślicie, czy tam będzie już widać Benidorm, czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że jeszcze nie, że to za wcześnie, jak na 4 km. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. O, tutaj pięknie wygląda, Via Loja wygląda pięknie z tego miejsca. Dobra, daję sobie ostatnią szansę. Jeśli tam na szczycie nie będzie widać Benidormu, to się poddaję i zawracam. No niestety powiem wam, że do Benidormu dzisiaj na pewno nie dotrę. Bo o ile już pewnie jestem blisko, o tyle trzeba jeszcze iść kawał drogi i to naokoło, tam. I tam, jak widzicie, można się spiąć na tą dużą skałę. Także cóż, mam jeszcze jedną w połowie pełną albo w połowie pustą baterię do drona. Odpalam drona i co, lecimy tutaj. Pokażę wam jeszcze ten kawałeczek i ja na dzisiaj kończę, wracam. Jak zbiorę siły, to tutaj wrócę, na pewno wrócę. Tylko, że wrócę wtedy z naładowaną baterią do drona i z rana. Ale to pięknie, zobaczcie. Chyba tam na dole ktoś się kąpie chyba. Jakaś plaża tam jest. Także zobaczcie, o, będzie gdzieś wiatło zaraz. O, tutaj to jest, tak powiem szczerze, czadzik. O. Tu już jest fajnie.
bardzo fajnie. I jak widzieliście, drugi lot dronem, trochę chyba spuściłem tamtych oto ludzi na supie, nie wiem co oni tam robili, ale w pewnym momencie coś robili, nie wiem co się nagrało, co się nie nagrało, tamci też coś robią, kombinują, popatrzcie. A to już szaleństwo, trochę kąpać się przy takich skałach. No, trzeba mieć odwagę po prostu, albo umiejętności duże. Jedno z dwóch. Nie wiem, czy widzicie tych dwójka. Tam na dole. No cóż. A my wracamy z powrotem. Idziemy z powrotem. Słuchajcie, tutaj jeszcze wrócę na pewno. Przejdziemy to wszystko. I tyle. A, idziemy w drugą stronę. No, tam chyba pożar, wybuch jakiś. Patrzcie tam. W górach, nie wiem czy kamera to pokazuje, ale tam ewidentnie wybuch pożar. Coś się pali. Ciekawe czy to widać na kamerze. Ale 100% jest to pożar. Trochę się nie dziwię też. Przy tych upałach, które tutaj są. To trochę się nie dziwię, patrzcie jak to wszystko sucho jest. I słuchajcie, w ten sposób kończymy tego vloga. Dzisiaj w sumie taki luźny dzień. Samemu trochę objeździłem miasta, zobaczyłem sklep karawaningowy z używanymi przyczepami. Szkoda, że wam tego nie pokazałem, ale no ale powiedzmy, że też nie było co. Też zbytnio sympatyczni ludzie nie byli w tym sklepie karawaningowym. Także nawet nie chciałem wyciągać kamery, nie chciałem denerwować ludzi. Bo i po co. Ale też nie było warto.
Myślę, że dużo lepsze jest obelink holenderski do pokazania niż to, w czym byłem teraz. Stare przyczepy na sprzedaż za grube pieniądze. Ktoś chce jeszcze zrobić biznes. Tak to wyglądało. A ja sobie wracam już na kemping, zobaczę co dziewczyny, jak tam się czują. Może z Julią jeszcze pójdę dzisiaj na basen. No i co, trzeba wypić jakieś piwko. I tyle, i dzień się kończy. O, pokażę wam, moja góra wystaje. A patrzcie tam, widać różek mojej góry, na którą kiedyś się wepsnę. Na którą kiedyś wejdę na pewno. Ale to trzeba zbudować kondycję, żeby na ten cypelek tam wejść. A jest możliwość, bo widziałem, są ścieżki. Może uda się podjechać pod tą górę i dronem polecieć. Chociaż kawałeczek zobaczyć. No tak wysoko dron na pewno nie poleci, no ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, zostawcie jakiegoś lajka, zostawcie suba, jakiś komentarz, co byście chcieli zobaczyć jeszcze w tym w tej naszej wyprawie. Mamy jeszcze parę pomysłów na parę miejsc do zobaczenia, tak na pewno wam to pokażemy. My raczej pokazujemy wam kawałek tego, co widzimy, nie opowiadam za specjalnie jakichś pierdół, historii i tak dalej, bo to każdy może sobie przeczytać na stronie internetowej, na jakiejś Wikipedii, na jakimś tam innym portalu. Po prostu chcę, żebyście zobaczyli miejsca, które my odwiedzamy. Jeśli któreś miejsce wam się spodoba, to po prostu chciałbym, żebyście je odwiedzili, albo chciałbym, żebyście je odwiedzili. No, jak będziecie chcieli, to je odwiedzicie po prostu, ale będziecie wiedzieli mniej więcej, czego się spodziewać, jakich widoków się spodziewać, jakich cen się spodziewać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też robimy tego vloga. I co? Kończymy na dzisiaj. Jutro znowu coś ciekawego. Do zobaczenia. Yes, I woke up today and just chose chaos. I think I've had enough, why don't you